Witajcie kochani, zapraszam na kartę dnia w środę. Zobaczymy, jak się tutaj nam ułożą energie, jak to będzie wyglądało w ten dzień, jak my się pokazujemy. No pięknie, bo w dwójce kielichów. Dzisiaj będą udawać nam się różnego rodzaju spotkania, rozmowy. Dzisiaj będziemy kontaktowi, też tacy chętni do tych spotkań. I ludzie też dopiszą, mam wrażenie. Także dwójka kielichów. No też może być trochę romantycznie. Zobaczmy, co jest wokół nas. Kolejna dwójka się pokazała. Wieża, ok. Też możecie dzisiaj doświadczyć czegoś dosyć nieoczekiwanego. Czegoś, co będzie związane z jakąś wiadomością, jakąś nagłą wiadomość możecie otrzymać. Gdzieś tam już coś Wam w głowie wcześniej się zrodziło, zastanawialiście się nad czymś. Zastanówcie się, co Wam chodzi po głowie przez ostatnie dni. I co trzymacie w sobie, bo dzisiaj prawdopodobnie ta sprawa, te Wasze refleksje będą miały swoją kulminację, a mianowicie tutaj pojawiła się wieża, która oznacza coś nieoczekiwanego. Przy ósemce buław nieoczekiwane wiadomości. Przy tak ładnych kartach nie powiedziałabym, że to jest jakaś klęska, czy to jest coś takiego negatywnego. Po prostu coś, czego się nie spodziewacie. Teraz już prawdopodobnie gdzieś tam z tyłu głowy będziecie mieć to, że coś może takiego się wydarzyć, ale jeżeli w trakcie dnia taka sytuacja będzie miała miejsce, no to Wy tylko stwierdzicie, że no faktycznie. Taki element zaskoczenia nas dzisiaj czeka. Dobrze, kochani. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam dobrego dnia i do usłyszenia już jutro. Pa, pa!